Skibinowy fan, kaszanki, to co ci dzieli nas piłka? Tak, pracuję tutaj, jaka będzie impreza zaraz na końcu. Miki, pierwszy filmik dopiero oglądasz, czy jesteś fanem już? Pierwszy. Jaja, wspomnienia dobre masz, jeśli chodzi o Skrę? Bardzo dobre. Najlepsza brameczka w twojej dotychczasowej przygodzie, karierze? Przygodzie, dokładnie. No, najlepsza, no chyba jeszcze ciężko będzie o lepszą, bo byś taka już trafiła. Powiedz mi do torby, jakie buty spakowałeś, bo cię nieco inna nawierzchnia? No niestety na pewno nie miksy, tylko laneczki. Mam nadzieję, ale słyszałem, że dobra murawka, także oby pomogło. Kiedy ostatnio grałeś na tego typu, na sztucznej? Oj. Nie pamiętam, nawet nie pamiętam, kiedy sparing jakiś grałem. No z 2 lata temu będzie gdzieś w Lechii jeszcze, no. Duże to ma znaczenie, jeśli chodzi o zachowywanie się piłki, o poruszanie się? Myślę, że na pewno, no diametralne, nie? Szybciej wszystko. Piłka chodzi przede wszystkim, także. No też mam nadzieję, że bez żadnych kontuzji się to obejdzie, no bo jednak sztuczna nawierzchnia to też ryzyko kontuzji, no jednak obciążenie większe i na stawy, i na kolana, także najważniejsze, żeby zdrówko było. Pokaż co masz w środku. Pokaż te kluski i roladę. Bigos. Ja, bigos. Taka wczesna pora, to obiadek dopiero co w autobusie? Nie, w ogóle już, tylko zupa. Dobre śniadanie i tylko zupa, przynajmniej ja. Czyli dużo węglowodanów na śniadanie? Nie, to czy wczoraj już było ładowanie? Wczoraj na kolację dużo węgla. Dziś już tylko delikatnie, żeby nie przesadzić. Kamera na czempiona teraz. Czempiona wlotki. Pierwsze zwycięstwo? Nie pierwsze. U nas jest różnie, raz jeden, raz drugi, raz trzeci. To jest rywalizacja cały czas. Kto to wprowadził generalnie? A nie wiem, chłopaki tak się umówili, kupiliśmy tarcze i gramy sobie w wolnych chwilach. Zmieniło się coś? Zmieniło się, no. Zmieniło się dużo w sumie. Ale trochę tu pograłeś, bo my nie wszyscy tu mieli okazję grać, a ty jednak tu trochę pograłeś. No 2 lata, tak łącznie, z przerwą 1,5-roczną, ale ogólnie 2 lata tutaj prawie byłem, no. Zmieniło się sporo. Nie ma trybu, jest większy budynek. Nowa murawa, fajnie. A ta nawierzchnia jak? Bo trochę taki dywan przypomina. No zobaczymy, jak to będzie podczas rozgrzewki, jak to będzie się zachowywać, ale na razie ciekawie. Najlepszy występ to ten z Gryfem, 7-1, jak to wygraliście, bo tych hat-tricków to tu miałeś kilka. Było sporo, było kilka fajnych meczów, no. Tych hat-tricków faktycznie udało się w tej trzeciej lidze, w drugiej strzelić, także trochę meczy było, już nie pamiętam, który konkretnie, tak w pamięci zapadł. O,
Odes, doświadczenie jest tego typu nawierzchniach chyba w tym sezonie? Tak, no, w rezerwach domowe mecze cały czas u siebie gramy. I myślę, że znam takie nawierzchnie. Jakie buty cię, bo w miksach raczej grać chyba nie będziecie? Nie, laneczki, laneczki to muszą być obowiązkowo. Dzisiaj mecz bez udziału publiczności, z czym generalnie takie mecze ci się kojarzą? Szczerze powiedziawszy, w rezerwach też nie zawsze jest duża publiczność na meczach. Aczkolwiek nie możemy też sobie, nie wiem, jakoś zwracać na to uwagi dłużej, tylko musimy do tego meczu przystąpić, jakby to był mecz, nie wiem, przy pewnych trybunach i też być do tego nastawieni profesjonalnie i wygrać po prostu. Z swojego punktu widzenia bramkarskiego lepiej, że bez kibiców będziesz mógł lepiej kolegom podpowiadać? No na pewno będzie więcej słychać, będziemy mogli lepiej się porozumiewać na boisku, aczkolwiek myślę, że nie może to nam jakoś przeszkadzać, czy być jakimś plusem. Po prostu musimy swoje zrobić i tyle. Trenerze, proszę powiedzieć, zmieniło się dużo? Dużo. Dywan się zmienił. To jest nowszy. No i budynek jest powiększony, także no się zmieniło, ale wnętrza te same tutaj, ta środek. I ludzie chyba też ci sami? Ludzie, ta większość tak, nie? Tak się przyczynili do tego, że ten klub jest na tym poziomie. Jak tutaj trener był, no to nie mieliście okazji tutaj grać, tak? No musieliście dosyć daleko jeździć. Ładnie. Graliśmy albo dwukrotnie w roli, nawet go jako gościa, raz jako gospodarza, lub później w połowie rundy rewanżowej przyszliśmy do Bohatowa na mecze. Także nie było tej opcji. No jak mówię, tutaj tam nawierzchnia się wymieniła, a reszta... No, trybunka została usunięta, tam była po drugiej stronie na drugą ligę. Jest tak czyściej, przejrzyście, nie? Tak, ale no, mimo wszystko... daleko do standardów obiektów, myślę, pierwszoligowych. A tutaj trenowaliście? Tutaj była taka siedziba klubu? No tak, trenowaliśmy tu, natomiast szukaliśmy też zielonych boisk wokół Częstochowy, bo grając na naturalnych nawierzchniach, prawda, no, to trenowaliśmy w okolicznych miejscowościach, także taka jest, tak są realia tej gry. Ale radzą sobie dobrze w tym roku. Oczywiście. I zeszły sezon, utrzymanie w takich warunkach w tym roku tak samo. Ta drużyna jest, jak już rozmawialiśmy, groźna, nieprzyjemna dla wszystkich. Także na pewno musimy stawić im czoła i zobaczymy. No, jestem optymistą. Co cię sprowadza? Nogami. Co cię sprowadza do nas? Pani żart, bo nie tak bardzo. Co, przyjechałeś wspierać kolegów? Oczywiście, jesteśmy razem, jesteśmy drużyną. To zawsze i wszędzie razem tylko. Powiedz co z twoją ręką, jakieś, wiesz kiedy będziesz mógł wrócić, trenować? Jutro mam kontrolne prześwietlenie. Kontrolnie to wszystko zależy od tego, co tam wyjdzie. I mam nadzieję, że będzie dobrze, ściągam szwi, mam nadzieję, że też gips jutro ściągam, także zobaczymy. A jak było z tym urazem, bo słyszałem, że całą pierwszą, drugą połowę z Gieksą grałeś tak naprawdę z łamaniem. No nie całą drugą, ale może około, nie wiem teraz dokładnie, ale może około 20-25 minut. No nie, nawet myślałem, że nie jest złamana, bo to nie było takie aż tak ból, poczułem kilka sekund taki mocny ból, ale później puściło, nie? Ale wyszło, że jest mocno złamana i że musiałem zrobić tą operację. Liczna grupa wyjazdowa, widzę. Chcieliście co, przyjechać, wspierać kolegów? No jasne, tak, ważny mecz, więc myślę, że odczują też nasze wsparcie, że jesteśmy i mam nadzieję, że to w jakiś sposób mentalnie pomoże. Dodałeś wczoraj przykład chyba Odysowi, jak należy zagrać z tyłu.
No myślę, że jakiś tam przykład może wziąć, ale też no, nie porównujmy tego, bo jednak poziom i wartość obu meczów jest zupełnie inny, ale wierzę, że Adi dzisiaj jak najbardziej da radę, pomoże zespołowi, bo ma na to wielkie umiejętności, więc ja się nie boję, ja jestem spokojny. Dawaj, dawaj, panowie, ogień mamy. Koncentrację i wiara do końca, panowie. Dawaj, panowie. Co by się nie działo na boisku, jak będziemy razem, będzie dobrze. Dawaj, panowie. Kto wygramy? Yes! Jedziemy. Panowie, tylko dwa słowa. Nie podbiegamy, nie przeszkadzamy przy wznowieniu piłki do gry. Nie odkopujemy piłki. Też staramy się zachować kulturalnie. Nie krytykujemy orzeczeń, dobrze? Wszystko słychać. Po co? Życzę powodzenia, dobra? Chodźcie, zapraszam. Dawaj. Witamy bardzo serdecznie zawodników i sędziów dzisiejszego spotkania. We'll be right back.
prostu zmiana w zespole Dzika Estychy. Mavi, Mavi! Nie! Brawo, Patryk! Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.